Cześć, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i będziemy podejmować próbę ubicia tutaj cyklopa Polifema. Dlatego, że jeżeli ktoś oglądał poprzedni odcinek właśnie z Maga, to mówiłem, że jedna osoba mi pisała, że jeżeli zmieniłbym runki w broniach, bo ja w ogóle miałem tragiczny setup pod tego cyklopa. Nawet to próbowałem zmienić w poprzednim odcinku, ale nie miałem tu w ogóle żadnych broni w ekwipunku. Natomiast miałem same obrażenia od błyskawic. Tu u siebie miałem błyskawice, no i wszystkie pachołki również miały błyskawice, no i procenty na tego cyklopa wynosiły około 0,10, natomiast po zmianie tych runek wynoszą już prawie 0,80, więc zdecydowanie mamy szansę go ubić, no i będę to próbował dzisiaj zrobić. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, nie zapominajcie o tym, subskrybujcie oczywiście dzwonem, jeżeli ktoś tego nie robi, w dalszym ciągu możecie pisać komentarze, jak tam się wasze postacie rozwijają, no i wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Jeżeli chodzi o Magusia, to powolutku, oczywiście gramy już tutaj na Golda, więc ten XP idzie naprawdę bardzo wolno, natomiast powolutku rozwijamy tą postać, no i teraz zaraz wam w ogóle przejdę do topki, bo to też będzie druga część tego odcinka, no ale my tutaj już gromadzimy statystyki, tych statystyk chcemy gromadzić jak najwięcej, no i idą one naprawdę fajnie, około 100 statystyk dziennie nam wpada, jak widzicie mamy już tutaj 24 tysiące inteligencji, no i w tym momencie będę leciał do 12 tysięcy HP. Tak sobie założyłem i tak też będę robił. No i mówię, byle po ten 500 poziom, no i potem oczywiście nie zatrzymujemy się, tylko lecimy na tym magu dalej. No i właśnie, wracając do runek, to tak jak widzieliście w poprzednim odcinku z W50 miałem same błyskawice, procenty na cyklopa były tragiczne, nie miałem jak tego wymienić, no ale ostatnio był event epicki w ostatni weekend, no i jeżeli ktoś śledzi streamki, ten wie, że w niedzielę wieczorem, dla was to było przedwczoraj, dla mnie to wczoraj, bo ja to nagrałem w poniedziałek, wy to dostaniecie we wtorek, w niedzielkę wieczorem siedzieliśmy na streamie i próbowałem znaleźć inne runki do broni. Udało mi się to, natomiast szło to tragicznie. Jeżeli ktoś nie wie, jak działa tutaj zarządca areny, to nawet jak go mamy skończonego, już tu nie możemy w ogóle nic rozbudowywać, to i tak lecą nam albo maksymalne runki minus 1. Czyli jeżeli chodzi o broń, no to albo nam poleci 60%, albo nam poleci 59%. I mogą to w ogóle potwierdzić osoby, które siedziały wtedy na streamie. Jeżeli chodzi o obrażenia od błyskawic, to mi leciały ciągle 60% cały czas. A jeżeli chodzi o jakieś inne obrażenia, czyli tutaj ogień albo zimno, to non-stop leciały mi 59%, dlatego też tu mam tyle broni pokupowanych, bo właśnie próbowałem to zdobyć, nie mogłem, już się szczerze mówiąc miałem poddawać, ale w końcu finalnie to dopiąłem, no i w tym momencie mamy 60% od zimna u siebie, tutaj mamy 60% od ognia, tutaj mamy 60% zimno, no i tutaj również mamy 60% zimno, i tak jak mówię, sama ta wymiana run dała mi to, że no z 0,10 około procent na cyklopa wzrosło nam na tam chyba dokładnie 0,74, więc dzisiaj będziemy go próbować ubić. To jest tak na dobrą sprawę nawet niecałe 300 milionów expa, no ale wiecie, lepiej do przodu. Zdaję sobie sprawę, że to może nie być jakieś giga ciekawe, może tu już w sumie powolutku zaczniemy klikać. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest pewnie dla was jakieś giga ciekawe, jak się na jeden odcinek robi jeden loch, no ale my tu już jesteśmy na tym etapie, gdzie tych lochów nie pozostało nam za wiele, no i tak na dobrą sprawę będziemy to powoli domykać. Jak tylko zobaczę, że są jakieś procenty wyższe na coś, to po prostu będę wchodził na tego maga, będę nagrywał dla was odcinek, no i będziemy tu próbować iść do przodu. No mówię, teraz to już jest, no nie chcę powiedzieć late game, ale już wielkimi krokami się zbliżamy do tego late game'u. Lożków, jak widzicie, nie zostało nam za wiele, no i po prostu no ciężko tu cokolwiek więcej zrobić. Myślę, że taki kolejny większy progres będzie podczas legendarnego lochu najbliższego, może nie tyle co podczas, co po tym legendarnym lochu, dlatego że jak w końcu tutaj wymienię itemy, bo te itemy mi dają naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, tu jeszcze z wczorajszego odcinka mi został pasek, bo nagrałem jeden po drugim, daje mi 60 prawie statystyk, brońki zwykłe dają mi już prawie 200, zobaczcie, tutaj epicka 198, ktoś zapyta, czemu tego nie wymieniam, bo tak jak mówię, szkoda mi ulepszeń, czekam na legendarny loszek, żeby na tym legendarnym loszku się przebrać, no i wtedy na pewno jakiś tam większy progresik sobie zrobimy, natomiast no teraz musimy ubijać to, na co nam tylko jako tako procenty wskoczą, no i wszystko, nie? Wszystko, jeżeli chodzi o tego maga, także teraz się skupiamy na cyklopie, mamy na niego prawie 1%, więc raczej
Nie będzie to jakieś, wiecie, giga trudne, no ale fajnie będzie to zrobić, no i się zbliżyć do tego 500 levela, który mówię, no teraz jeżeli gramy już na golda, zwłaszcza na tym poziomie, no to X-Peak leci naprawdę jak krew z nosa, bardzo wolno. Zresztą sami widzicie, na tym odcinku, gdzie ja te lochy w końcu kliknąłem, gdzie przeszedłem na tego golda, mieliśmy chyba 492 level, no a teraz mamy 495, więc zaledwie 3 levele udało nam się wbić od tamtej pory, gdzie tak naprawdę już prawie miesiąc chyba, miesiąc, no bez tygodnia, no powiedzmy 3 tygodnie minęły, więc no nie jest to za dużo. Ja zresztą w Weekend Expa też już tutaj leciałem na golda, dlatego że już się full fokusuję, że tak powiem, na goldzie. No i tyle, nie? Generalnie tyle. O, i zobaczcie, i bardzo szybko nam padł cyklop, tak też myślałem. No i wszystko, bo sprawdzałem procenty na inne lochy, zaraz tu przejdę do tej topki, spokojnie, no ale sprawdzałem procenty na inne lochy i były one naprawdę tragiczne, nie? Chyba nawet 0,10 nie było, tylko mniej, więc no musimy się wstrzymać, ale cyklop nam padł i bardzo fajnie. Tu mamy jakiś itemek na wszystkie staty, więc go od razu możemy rozmontować, no i obejrzymy sobie tą walkę, bo sam jestem ciekaw, jak to tu wyglądało i w końcu przejdziemy do tej topeczki. No cyklop bardzo dużo HP, prawie 9 miliardów, natomiast siły ma niedużo, siły ma 60 tysięcy tylko, tak więc no ta walka będzie na pewno długo trwała, więc może się, powiedzmy, skipnę to. No tutaj, jeżeli chodzi o Barbara, to mu za dużo nie zrobił, ale coś tam zrobił mimo wszystko. Tu Maguś też go, zobaczcie, złoił krytami, pół HP mu zabrał łącznie Maguś i Barbar, więc fajnie. No i teraz Kunegunda, zobaczmy. Okej, no Kunegunda też coś tam zrobiła, no i my go musimy dobić, jak widzicie, no on bije naprawdę śmieszne obrażenia, więc no ledwo, bo ledwo, ale na koniec miliard kryta, no i udało nam się go pokonać, 288 milionów expa zainkasowane. Przejdźmy teraz do topki, bo miałem to omawiać w trakcie klikania, ale nam dość szybko ten loszek padł. Jeżeli chodzi o topkę, to w ostatni weekend kolejne osoby kliknęły lochy i to już było takie kliknięcie lochów, powiem wam, naprawdę poważne, dlatego że padły naprawdę sensowne rekordy, jeżeli chodzi o level. Pierwszą osobą, która kliknęła lochy, jest Jack Daniels. Po 582 dniach, może ja tu w ogóle odpalę Discorda, żeby wam ładnie powiedzieć, jaki był poprzedni rekord i tak dalej. Ogólnie rekord 500 levela pobił, wszyscy pobili 10 lutego i tak, jeżeli chodzi o Jack Danielsa, to pobił najszybszy rekord, jeżeli chodzi właśnie o 500 poziom i zajęło mu to 582 dni, gdzie poprzedni rekord należał do Colomo i to zrobił w 610 dni, także no ten rekordzik, można powiedzieć, że prawie o miesiąc został pobity, także nieźle. Kolejną osobą to, o której już zresztą mówiłem w poprzednim odcinku z Maga, kolejną osobą był Incrementare, który również tego samego dnia wbił poziom 500, no i tak samo jakby, no powiedzmy, pobił rekord Maga, dlatego że Jack Daniels zrobił to od razu po północy, oni to zrobili potem w ciągu dnia, także no Jack Daniels jest jako ten główny, powiedzmy, główna osoba, która trzyma teraz ten rekord ogólny dla każdej klasy postaci. No a jeżeli chodzi o rekord dla Paladyna, to pobił tak samo, wiadomo, w 582 dni, a poprzedni Paladyn pobił rekord 500 poziomu w 653 dni, więc bardzo tego poprzedniego Paladyna wyprzedził. Jeżeli już przeszedłem do Incrementare, to mówię, również tego samego dnia po 582 dniach wbił poziom 500, no a poprzedni rekord to był właśnie rekord Colomo, który grał magiem, więc no 610 dni, wiadomo. No i również Zerafim, jeżeli chodzi o zabójcę, też tego samego dnia, czyli po 582 dniach wbił poziom 500, gdzie poprzedni rekord należał do Klausiego, który pobił go w 661 dni, więc no bardzo ładnie ta trójka pocisnęła i to jest taka kwintesencja, mógłbym powiedzieć, sejwowania lochów, dlatego że no oni tutaj zdecydowanie zagrali od linijki, zdecydowanie, powiem wam szczerze, tu jeszcze patrzę na te rekordy, bo tak trochę zamieszałem, ale chyba wszystko zrozumieliście, kwintesencja tego, dlatego że zobaczcie, wyprzedzili na około 10 leveli osoby, które tych lochów nie trzymały, więc no to jest taka przewaga, którą każdy podczas topowania lochów powinien sobie wyrobić. Natomiast tutaj pod poprzednim odcinkiem słusznie zauważył Vendetta, że te osoby, bo ja tam mówiłem głównie o Incrementare i głównie o tym Neomo, o dokładnie o nim, te osoby
skupiły się głównie na expie, zaczęły, wiecie, tego expa, podejrzewam, że jak był event Golda, to też grały na expa, no ogólnie strasznie tryhardowały, żeby jak najwyższy poziom wbić, natomiast tutaj słusznie zauważył Vendetta, że strasznie w porównaniu do podstaw one odstają. No i dla porównania weźmiemy sobie Jacka Danielsa, mamy tu na dobrą sprawę 5 leveli straty do niego, oczywiście nie wiem jakie on ma lochy, być może trochę więcej z tych lochów jeszcze może wycisnąć, jakby zrobił takie jak my, tego nie sprawdzałem, no ale musicie pamiętać, że na 500 levelu odblokowywuje nam się dojo bohaterów z dzieciństwa i je od razu robimy na 500 levelu bez problemów, no i to nam daje 2 levele, bo to nam łącznie daje tam 3 miliardy expa, więc dlatego ja nie mówię, że 7 leveli mamy straty do Jacka Danielsa, tylko 5, bo mówię, na 500 levelu również sobie to dojo zrobimy, no pokazuj mi się topko, proszę cię, no dawaj, dawaj, dobra, mamy Jacka Danielsa, no i teraz zobaczmy. Jeżeli chodzi o jego siłę, to specjalnie odpaliłem kalkulatorek i mamy tutaj 20 005 siły, więc zrobimy sobie cyk, no i do tego dodamy wytrzymałość 8774 plus 8774, co łącznie daje nam 28800, już zaokrągle, bo tam bez 21, ale 28800 statystyk, gdzie my w tym momencie mamy 24 powiedzmy równo 1000 inteligencji i do tego dodamy sobie powiedzmy 9100, niech będzie też zaokrągle statystyk, co nam daje, no bez tego zaokrąglenia, jak i, no ponad 33 tysiące łącznie statystyk, czyli mamy na dobrą sprawę 4000 podstaw, już tak zaokrąglając to wszystko, żeby nie być takim, wiecie, szczegółowym, 4000 podstaw przewagi nad nim, ponad 4000 nawet, co jest oczywiście ogromną liczbą. No i teraz tak, ja regularnie sobie tutaj z MR-ku wysyłam, MR-ku tutaj też gdzieś jest, on chyba teraz spadł, bo daje itemki walentynkowe ludziom. Ja sobie z MR-ku regularnie wysyłam jakieś tam skany z SF Toolsa, ile danego dnia zrobił on podstaw, bo MR-ku też już gra na Golda, ile ja zrobiłem, no i nie widzę ogromnej różnicy. No my tu mamy w tym momencie 8 leveli różnicy, no a ja tego Golda jakoś nie wiadomo jak, w sensie tych podstaw powiedzmy nie wiadomo jak dużo dziennie, nie wiadomo jak więcej, o może tak, więcej nie robię, dlatego że no to się waha, MR-ku tam powiedzmy robi około 90, tutaj MR-ku mnie popraw jak skłamę, ale tak mi się coś wydaje, a ja robię no różnie, 95, czasem 100, to też zależy czy koło sypnie, czasem nawet mi się uda prawie 110 dziennie podstaw zrobić, no ale to wiecie, no powiedzmy średnia u mnie to jest taka 100, u MR-ku 90-95, chyba coś takiego, więc no wiecie, to nie jest jakoś giga dużo, tak więc tutaj no będzie mu na pewno ciężko odrobić te 4000 podstaw różnych, mimo że ma większy poziom. I tak jak ja wam mówiłem w ostatnim odcinku, że jestem graczem, którego jarają statystyki, a nie level, więc mi tutaj nie robi to różnicy, że ktoś tam ma wyższy level ode mnie, to mimo wszystko właśnie Vendetta na to zwrócił uwagę, że ja w ogóle nie pokazałem podstaw, no a faktycznie te podstawy, jeżeli o nich chodzi, tutaj widziałem, że Zerafin tak samo, Zerafin ma chyba nawet mniejsze, tak? Nie, podobne mają, bo on tutaj ma 1000 mniej głównej, no ale te statystyki zdecydowanie odstają, można by powiedzieć, w tym momencie, no i ciężko im będzie to zrobić, no 5 leveli, nie? Jak ja dobiję 500, to też sobie te 2 levele wbiję z tego lochu, więc tutaj na pewno będzie im ciężko. Jeżeli chodzi o inkrementary, no to on tak samo, troszkę ma tu więcej niż o nie, no ale to też jest około 3500 chyba przewagi, jeżeli o mnie chodzi. No i Neomo, który wbił 502, no Neomo tutaj widzę, że, ale też ma stratę, też to nie wygląda jakoś super. No, więc tyle, więc jeżeli chodzi o W50, to wreszcie nie wiem w ogóle czemu to klikali w ostatni weekend, bo wtedy był event Kowala, więc no wiadomo, rozmontowali sobie więcej epików, no ale nie było wiedźmy, więc jeżeli mieli dużo tornada, tak jakby zostawionego, a z tego co słyszałem mieli naprawdę bardzo dużo, to bardzo dużo golda im przepadło, no bo podczas eventu wiedźmy by mogli to od razu sprzedawać. Także no nie wiem czy to było takie najmądrzejsze z ich strony, no ale na pewno jest to godne podziwu, bardzo ładnie te rekordy popadały, bardzo ładnie tutaj to powbijali, no i za to się należą no jakieś, nie wiem, gratulacje chyba z mojej strony, no nie? Gratulacje, no bo mówię, bardzo fajnie to rozegrali, no i tutaj już pierwsze 500 wpadły, no i pierwsze rekordy, co za tym idzie, również padły, więc W50 nie zwalnia tempa, W50 bardzo mocny serwer, około miesiąc finalnie, w sensie no miesiąc tego ogólnego rekordu, który należał do Maga, ale no tutaj zobaczcie,
Jeżeli chodzi o Paladyna, no to tak naprawdę 2 miesiące z tego co widzę, nawet ponad 2,5 miesiąca pobił go, więc to jest bardzo dużo czasu. Jeżeli chodzi o Magusia, no to nie tak dużo, no bo to jest miesiąc, bo należał do tego Kolomo. Jeżeli chodzi o Zabójcę, to tak samo, no tutaj to już no też z 2,5 miesiąca, nawet więcej. No bardzo, bardzo te rekordy potężnie zostały przebite, że tak powiem, przez tych kolegów. I tyle, mam nadzieję, że się Wam podobało, mam nadzieję, że takie krótkie klikanie lożku jednego również chciałem to połączyć, żeby wiecie, też się coś zadziało na tym magu, żebyśmy coś ubili, no i przy okazji, żebyśmy również pogadali o tym, co się przez ostatni weekend wydarzyło na tym serwerze, więc mam nadzieję, że ogólnie Wam się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, oczywiście, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie pisać komentarze, jak Wam idzie na Waszych postaciach i co ogólnie myślicie o tej sytuacji na W50 w tym momencie, jak to wygląda. Zachęcam do dyskusji, ale oczywiście kulturalnej. No i co? No i kciuka w górę zostawcie, nie? To wiadomo, to już powinniście o tym pamiętać. Chyba Wam wszystko pokazałem, chyba Wam wszystko powiedziałem, co chciałem. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!